Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak. Witam Państwa w programie Raport Walczaka. Dzisiaj wędrujemy do 9. kręgu piekła polskiej polityki. Wcale nie będziemy na Wiejskiej, nie będziemy w różnych siedzibach polskich partii politycznych, ale wędrujemy do samorządu, tego mrocznego, ale jakże fascynującego świata. A naszym przewodnikiem po tym bagnie polskiej polityki w zasadzie będzie Andrzej Andrysiak, autor książki Lokalsi, nieoficjalna historia pewnego samorządu. Tu Państwu tą książkę prezentuję. Pan Andrzej Andrysiak jest dziennikarzem, wydawcą Gazety Radomszczańskiej. Książkę napisał o Radomsku. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Radomsko jest oczywiście punktem wyjścia dla naszej rozmowy, bo już na początku swojej książki pisze pan, przywołuje ten slogan, który bardzo często jest przez lata ostatnio powtarzany w Polsce, że nic tam się tak w Polsce nie udało jak polski samorząd. Polski samorząd, jeszcze zwłaszcza w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, stał się takim krystalicznie czystym światem, gdzie tej partyjnej polityki nie ma i tego złowieszczego Prawa i Sprawiedliwości jak na lekarstwo. Tam działają po prostu zainteresowani lokalnymi sprawami politycy. No ale tak jak czytamy pana książkę, panie Andrzeju, no to ten świat, który się z niej wyłania, to wcale nie jest taki kryształowy i cudowny, jakby się mogło wydawać. Pan jak wchodził w ten świat, to pan się zdziwił, co pan zobaczył? Czy spodziewał się pan, że tak ten samorząd w pana mieście może wyglądać? Zderzyłem się tak naprawdę z własnymi wyobrażeniami, jak rozpocząłem pracę jako wydawca Gazety Radomszczańskiej, ponieważ wcześniej przez kilka lat byłem wicenaczelnym dziennika Gazety Prawnej, tam też się zajmowaliśmy samorządami i powiem szczerze, że miałem takie dość wielkomiejskie i dokładnie warszawskie wyobrażenie o samorządzie, że to jest takie miejsce, w którym jeszcze się tam coś ostało takiego prawdziwego, idealistycznego, że są samorządowcy, którzy walczą o własną wspólnotę, jej interesy i jak zacząłem się przyglądać, to zacząłem się przyglądać z takim dokładnie nastawieniem. A potem były takie kroki i odkrywanie kolejnych kart i kolejnych etapów i się okazało, że moje wyobrażenie było dość, no ja się nie będę bał użyć tego słowa, dziecinne, kompletnie oderwane od rzeczywistości, bowiem jest tak, że my sobie wyobrażamy w debacie publicznej, a zwłaszcza w debacie ogólnopolskiej, jest takie wyobrażenie, że samorządność nam się udała, ale to jest slogan, który jest przyczepiony tak naprawdę do jednej strony sporu politycznego i ona go wykorzystuje i próbuje na nim zdobyć jakieś punkty, a rzeczywistość jest kompletnie inna i jest dokładnie taka sama jak rzeczywistość polityczna, bo samorządność niczym się od polityki nie różni, bo jest stricte docna polityką. Mhm. No właśnie, bo też pan w swojej książce wspomina, że być może że ten samorząd w wielkich miastach, gdzie też trochę ta uwaga centralnych mediów jest bardziej skupiona na nich, jeszcze jakoś tam możemy powiedzieć, że to trochę jak korporacja funkcjonuje, że to jest jeszcze w miarę sprawne, zarządzana, powiedzmy to, wspólnota. No ale im dalej oddalamy się od wielkich miast i wchodzimy bardziej w te powiatowe czy gminne urzędy, to tam już się tak kolorowo nie robi. W Radomsku to pan bardzo dobrze w tej książce pokazuje i pan też tak podsumowuje trochę to, jak ta polityka lokalna wygląda, że tak naprawdę liczą się tam układy towarzyskie i ten układ znaczy wszystko, tak? To znaczy, kogo lubisz, kogo nie lubisz, to decyduje o tym, kto rządzi, kto ma pracę, pracę w miejskich spółkach czy w miejskich urzędach i to tak naprawdę to jest treścią samorządowej polityki. W małych lokalnych społecznościach jest tak, że to są tak zwane kręgi. One są często kręgami towarzyskimi, kręgami biznesowymi, one się tam łączą i przenikają. Sposób zarządzania małym samorządem to jest taki sposób, mi to przypomina biznes z lat 90., gdy był pani władca, który zarządzał przedsiębiorstwem i wszyscy inni mieli go słuchać, bo on tutaj daje wszystkim pracę i od niego wszystko zależy. I tak też wygląda samorząd lokalny. Ja zawsze powtarzam, że opisałem samorząd poziomu lokalnego, czyli ten powiatowy i gminny. Nie wiem, jak wygląda samorządność dużych miast. Nie badałem i nie chcę w to wnikać. Mam w samorządzie najważniejsze spółdzielnia pracy, czyli zdobycie władzy po to, żeby móc dystrybuować pracę między swoich zwolenników, przyjaciół i znajomych. Dystrybuować, chodzi oczywiście o najlepsze miejsca pracy, bo proszę pamiętać, że w urzędach, ja na przykład ostatnio opublikowaliśmy takie dane, w Urzędzie Miejskim w Radomsku pracuje około 180 osób, z tego 1/3 to są ludzie, którzy zarabiają poniżej 3,5 tysiąca brutto i te prace nie są atrakcyjne, ale są naczelnicy, kierownicy, sekretarze, szefowie spółek, zarządy, kierownicy w spółkach, tego jest kilkaset i to jest bardzo atrakcyjne.
My też w tym roku udało nam się policzyć rotację w samorządzie. Bardzo byłem ciekaw, jak to jest, jak się zmienia władza w samorządzie i ile miejsc pracy się wymienia. U nas obecna władza rządzi od 2018 roku, 16 roku. O miejsc pracy podległych samorządowi, czyli w urzędzie, w spółkach i w innych instytucjach jest 1070, z tego 680 miejsc pracy to są nowi pracownicy. To są dane z urzędów. To znaczy, że rotacja wynosi 70%. No to jest rzeczywiście dużo i to zresztą pan tam opisuje też w tej książce, jak wygląda ten rynek pracy w samorządzie, to znaczy są niby jakieś konkursy, bo muszą być, bo trzeba takie zorganizować na jakieś ważne stanowiska, ale tak naprawdę z góry wiadomo, kto to stanowisko otrzyma. To oczywiście koledzy, koleżanki, przyjaciele, rodzina, tych, którzy otrzymać mają. I to pamiętam, to jest taka pyszna historia, jak Dom Kultury, tak dobrze pamiętam, Dom Kultury w Radomsku, jego dyrektor miał być obsadzony, no i tam się zrobiło straszne zamieszanie, poszukiwanie większości, żeby właściwego kandydata swego czasu tam zainstalować. I to tak cały ten rynek pracy właśnie tak wygląda w tych samorządach? Większość. Pan mówi, że to pyszna historia, to ja mogłem powiedzieć historię sprzed kilku tygodni. Były konkursy w powiecie na dyrektor, przed kilku miesięcy, na dyrektorów szkół. Wybierano 4 kandydatów. My, ponieważ u nas się nazywa te konkursy konkursami na Kowalskiego, czyli my znamy nazwiska i większość ludzi, którzy się tym interesują, znają nazwiska. W związku z tym my, wyzłośliwiając się 2 tygodnie przed przesłaniami konkursowymi, opublikowaliśmy nazwiska ludzi, którzy wygrają. I wygrali. Cała czwórka. Dokładnie tak i został wybór dokonany, ponieważ to jest układanka polityczna, układanka towarzyska i to jest sedno wyboru. Konkursy w samorządzie muszą być przeprowadzane na konkretne stanowiska, w związku z tym są przeprowadzane i zawsze oczywiście wszystko jest zgodnie z regułami, tak żeby się nie można było od strony prawnej czy jakiejkolwiek innej doczepić, co nie zmienia faktu, że zwycięzcy są znani. No właśnie, też te stanowiska, które są do rozdania, te synekury często samorządowe, no to jest też taki handel, który w tych koalicjach, czy w radach powiatów, radach gminnych, czy radach miejskich po prostu jest niezbędny, żeby tą koalicję ułożyć, bo często się rzeczywiście nie ma jedno ugrupowanie, w większości musi się z kimś dogadać, więc tu trzeba nagle zrobić całą bardzo skomplikowaną układankę, kto co dostanie i dlaczego akurat ta osoba, tak? To też ta rzeczywistość samorządowa wygląda. No wie pan co, ale tu musimy dotknąć tak naprawdę sedna samorządności. Samorządowcy uwielbiają powtarzać, że oni nie są politykami, że oni działają w jakiś inny sposób, że te reguły samorządności są może w jakikolwiek sposób lepsze, ale to jest nieprawda. Wszystko od początku do końca jest polityką. Jeżeli się ustala nowe stawki podatkowe na przyszły rok, podatku od nieruchomości na przykład, to się najpierw spotyka z klubami, tam się negocjuje, kto jest w stanie poprzeć, kto nie jest w stanie poprzeć. Potem się próbuje przekonać przedsiębiorców, się z nimi negocjuje, jaka stawka jest możliwa. Czy to są normalne narzędzia polityczne i w każdej decyzji samorządowej, łącznie z tym, czy wybudować tę drogę, czy inną, czy wydać dofinansowanie na rozwój spółki jakiejś miejskiej czy na kulturę, to są wszystko decyzje polityczne. Samorządowcy uwielbiają się stawiać w takiej kontrze do polityki, że oni są lepsi, ale to jest taka PR-owska zagrywka. Wiele osób się na to przekonuje i łapie, nawet wyborców, ale to jest polityka, czysta, stricte polityka. No i też tak czasami się ekscytujemy tymi wyborami lokalnymi, no bo jakieś gdzieś przedterminowe wybory się odbywają, tam jest oczywiście w samorządzie i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, wszyscy próbują wróżyć z fusów, jakie są nastroje społeczne, gdzie partia jest silniejsza, ale też pan w tej książce pokazuje, że ta przynależność partyjna jest często przypadkowa i też zależy, znowu wracamy do tego towarzyskiego kręgu, tak, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi, z kim się pokłócił, z kim walczy i tak te partie oddolnie się budują, co z perspektywy Warszawy oczywiście może wydawać się dziwne, bo wyobrażamy sobie, że tam w samorządzie dzikie wojny po prostu kulturowe między PiS-em a Platformą się odbywają, ale tam to jest czysty przypadek często. No tak, ale niech pan pamięta, że w samorządzie jako takim są oczywiście partie, zdarzają się nawet na poziomie lokalnym, ale tam jest tak, że nie ma sporu. To jest bardzo, bardzo taki zaszyty w ustawie samorządowej problem, którego nikt nie rusza, ale tak naprawdę w tej chwili jest tak, że wójt, burmistrz czy prezydent może wszystko, a radny nie może nic. I rada nie może nic jako taka, bo jest w większości uzależniona od prezydenta. A to oznacza, że jak nie ma sporu, to nie ma żadnej idei. W związku z tym znów tutaj mogę wrócić do naszego miasta.
W Radomsku wygrał prezydent w 2016 roku i 18, w 16 były przedterminowe wybory. Wygrał prezydent, który się ustawiał w kontrze do kandydata pisowskiego jako antypis, ten, który zatrzyma pisowską nawałnicę i tutaj w Radomsku PiS-u nie będzie. Wygrał wybory, wygrał drugie wybory w 2018 roku, rządził dwa lata z Platformą, wcześniej cały czas rządził z Platformą Obywatelską, a półtora roku temu zawarł koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście jest wyjaśnienie, no była Platforma, teraz PiS jest u władzy i może załatwić nam jakieś pieniądze. No i te pieniądze płyną i wszyscy są zadowoleni. Także nie ma tutaj sporu na poziomie raz zderzeń jakiejś wizji, a dwa sporu politycznego. Zresztą to jest bardzo śmieszne, jakby pan spytał, my zresztą też to robimy w gazecie u nas. Pytamy czasami samorządowców, zwłaszcza tych, którzy są z jakimiś partiami związanymi, co oni sądzą na jakiś temat związany, który się przejawia w debacie publicznej. Nie wiem, na przykład podręcznik Czarnka albo aborcja, coś o czym jest głośno. To są ludzie, którzy należą do partii i ich odpowiedź zawsze, teraz już się to zmieniło, ale na początku była taka sama. Ja jestem samorządowcem, ja się na takie sprawy nie wypowiadam. Nie wiadomo czemu członek partii, który jest w jakichś strukturach, na przykład jest nie tyle szefem okręgu, co członkiem jakimś funkcyjnym, jest osobą publiczną i wyborca nie może znać jego poglądów. Dlaczego nie może znać jego poglądów? Ponieważ jakby znał jego poglądy, to on sobie kalkuluje tak. No ci mnie poprą, a ci mnie nie poprą, to ja sobie jakoś obetnę możliwość wpływu w wyborach na elektorat, czyli taką grupę, którą mogę w wyborach złożyć. W związku z tym ja się nie chcę wypowiadać. Oczywiście oni mają swoje poglądy, ale unikają polityki, co nie zmienia faktu, że politykę jako taką uprawiają. Mhm. Wspomniał pan o tych wyborach z 2016 roku, to wtedy Radomsko też zagościło na łamach centralnych mediów, no bo rzeczywiście lokalny polityk mierzył się, jeśli dobrze pamiętam, z wujkiem Andrzeja Dudy wtedy. Tak. I to wtedy rzeczywiście wydawało się, że to są takie bardzo ważne wybory, które mogą wiele rzeczy zmienić, mogą wskazać nastroje społeczne. No i jak pan mówi, to ten kalkulacja polityczna okazała się taka, że najpierw z tym PiS-em kandydat walczył, potem szedł z nim w koalicję, no bo rządzić jakoś trzeba. To jest taka przestroga przed tym, żeby nie przywiązywać zbyt dużej wagi wpływu tych lokalnych wyborów na krajową politykę. Tak, ja trochę patrzę na takie wybory, które mają wiele wyjaśnień, na przykład ostatnio w Rudzie Śląskiej, a wcześniej w Rzeszowie, czy tamte z 2016 roku, które mają pokazać, jakie są nastroje. To jest wszystko nieprawda, to jest medialne. Tak? W sensie media mogą, czy ogólnopolskie, czy regionalne, mogą sobie trochę się tym pożywić, mogą opisać, ale to się nie przekłada na wyniki wyborów parlamentarnych ani żadnych innych i tak naprawdę nie pokazuje nastrojów, ponieważ wybory samorządowe różnią się od wyborów politycznych, od wyborów parlamentarnych tym, że ważniejsza jest osoba, na którą się głosuje, niż ugrupowanie. Mhm. Jeszcze wróciłbym do tych form zatrudnienia, które się w samorządzie odbywają, bo to jest chyba też trochę odpowiedź na to pytanie, dlaczego młodzi wykształceni uciekają z takich małych miejscowości. Wszyscy załamują ręce, że Polska ta powiatowa czy gminna się wyludnia, bo wszyscy młodzi, ambitni albo wyjeżdżają za granicę, albo migrują do wielkich miast. No ale kiedy rzeczywiście przyjeżdżają z powrotem i chcą gdzieś tam się z tą lokalną społecznością związać, zderzają się z rzeczywistością, w której ich kompetencje w żaden sposób nie ważą o tym, czy zostaną zatrudnieni gdzieś przez samorząd właśnie, czy będą nauczycielami w szkole, dyrektorami, czy jakimiś specjalistami nawet, którzy mogliby pomóc tym samorządom lepiej zarządzać, no to trudno się dziwić, że oni potem szybko się rozczarowują i uciekają z takiego miasta. To jest prawda. Znaczy, problem wyludniania jest oczywiście problemem ogólnopolskim. On dotyczy większości małych miejscowości, ale też zwrócę uwagę, że ci ludzie, którzy wracają, największy problem mają z tym, że w małych miejscowościach nie ma dobrze płatnej pracy, że to są rynki pracy, w których praca jest teraz zwykle, nie ma problemu ze znalezieniem pracy, ale to jest, na przykład u nas jest strefa przemysłowa, jest mnóstwo miejsc pracy produkcyjnych. Nie każdy chce. Niektórzy mają aspiracje, żeby robić coś innego, coś bardziej wartościowego i oni wtedy mają do wyboru albo założyć własny biznes, ale z własnym biznesem jest tak, że to trzeba mieć przecież do tego smykałkę, nie wszyscy mają, albo poszukać miejsc, w których można mieć wpływ i można się realizować i te miejsca niestety w dużej części to już są miejsca podległe samorządowi. No i żeby tam wejść, no to jest tylko jedna droga. Trzeba przystąpić do tak zwanego klubu, czyli albo się zapisać do tych, albo się zapisać do tych. Nie można wejść z zewnątrz jako osoba, jako taki tak zwany niezależny specjalista, ponieważ władza ma problem z takimi osobami. Po pierwsze, czuje w nich zagrożenie. W każdej osobie, której nie kontroluje, czy w każdej grupie obywatelskiej czy społecznej, której nie kontroluje i nie wie, kto za nią stoi, to
czuję zagrożenie takie, że ktoś może z nich chcieć w wyborach stanąć i zdobyć jakieś punkty. A po drugie, no lepiej dać robotę swojemu niż osobie z zewnątrz, no bo kolejka swoich jest większa zawsze, a osoby z zewnątrz no, mogą poczekać albo mogą się wynieść. Jakby pan spytał jakichś samorządowców z mojej miejscowości, co robią ich dzieci, to jest najlepsza odpowiedź, dlaczego te miasta mają taki problem największy, ponieważ dzieci osób, które zarządzają miastami, też wyjeżdżają i ci samorządowcy w rozmowach prywatnych, oni to przyznają. Przecież my nic nie możemy, nasze dzieci stąd uciekają. Jest pewien sposób, który w debacie tam publicznej się gdzieś pojawia, czyli deglomeracja. To się oczywiście kojarzy z takim wyśmiewanym pomysłem, a przenieśmy Trybunał Konstytucyjny do Piotrkowa Trybunalskiego, ale to nie jest zły pomysł ani głupi, ponieważ przeniesienie instytucji powoduje, że wokół tej instytucji obrastają miejsca pracy, które właśnie mogą przyciągnąć inne osoby, takie bardziej, które oczekują lepszej pracy. Niestety ten projekt nie jest zrealizowany i nie zostanie zrealizowany, w związku z tym te miasta sobie będą tak powoli wymierać. Prognoza Głównego Urzędu Statystycznego dla Radomska, które teraz ma formalnie w statystykach 46 tysięcy, a w rzeczywistości poniżej 40, jest taka, że w ciągu 15 lat będzie tam 30 kilka tysięcy mieszkańców. Co oznacza też, że cała ta filozofia stojąca w tej chwili za rozwojem samorządowym, czyli że musimy budować nowe drogi, nowe, poprawić infrastrukturę, cała ta filozofia za 15 lat zostanie zweryfikowana, bo będziemy mieli mnóstwo świetnych dróg, po których nie będzie miał kto jeździć, bo potrzebna będzie komunikacja miejska dla osób starszych, które będą stanowiły połowę ludności, a nie świetne drogi. Mhm. Jeszcze a propos właśnie tych rozczarowanych, wracających do swoich miast gdzieś po studiach, czy po przygodzie z wielkim miastem, mi się przypomina chyba jeden z najlepszych portretów literackich polskich elit lokalnych, to znaczy opowiadanie Stefana Żeromskiego Siłaczka. Tam niejaki doktor Paweł posłuchał proroków, jak mówi, że Żeromski pojechał na prowincję zmieniać świat i przez kilka lat próbował walczyć z felczerami lokalnymi, próbował z aptekarzem walczyć, no ale ta klika składająca się właśnie z felczera, aptekarza, sędziego, a także księdza, no sprawiła, że on po prostu czuł się na tyle osamotniony, że wszedł w tą klikę i stał się takim samą osobą, jak i oni, zepsutym, zdegenerowanym po prostu lokalnym przedstawicielem elit. No i to chyba ten portret, który pod koniec XIX wieku narysował Żeromski, no to pokazuje, że w Polsce chyba aż tak wiele się od tamtych czasów nie zmieniło. No właśnie, widzi pan, ja napisałem książkę o samorządności lokalnej, a tak naprawdę moglibyśmy zacytować w całości Żeromskiego i by się okazało, że on opisuje dokładnie te same mechanizmy. No niestety tak jest. Tutaj ja bym wyciągnął w tej chwili, bo to na prowincji następują duże zmiany społeczne, ja bym wyciągnął z tej grupy księdza, bo on, wpływ jego w lokalnych społecznościach może jest taki stricte polityczny, czyli że on tam jest w stanie załatwić na przykład pieniądze na remont kościoła albo coś w tym stylu, ale wpływ kościoła przynajmniej w województwie łódzkim na wybory i na wiernych jest nikłu. U nas w mieście do kościoła chodzi 25% ludzi. To są statystyki Instytutu Kościoła, Instytutu Statystyki Kościoła. W związku z tym wiarygodne i ten proces postępuje bardzo, bardzo szybko. W związku z tym ta grupa lokalnych, pan powiedział klik, no może jakiś tam towarzystw się troszkę zmniejszyła. Mm-hmm. A jeśli chodzi o samych polityków, pan też poruszył ten temat, bo rozmawiał też pan z licznymi samorządowcami, którzy tłumaczą, co motywuje ich do tego, żeby do samorządu trafić. Trochę tak wynika z pana książki, że to jest trochę taki no, negatywna selekcja po prostu, bo ci, którzy by chcieli, nie chcą, a ci, którzy trafiają do samorządu, to są po prostu ludzie, którzy się tam po prostu nie nadają. Znaczy, oni by się nie nadawali, jeżeli byśmy myśleli o samorządzie inaczej, ale jeżeli uznajemy, że samorząd jest taki, jaki jest, to oni się tam jak najbardziej nadają, bo oni idą do samorządu po to, żeby realizować swoje interesy i zadbać o swój własny interes przede wszystkim. Jest grupa, pan wspomniał, ludzi, którzy nie chcą wchodzić do samorządu i to jest nieuświadomiona kompletnie sprawa w przestrzeni publicznej, ale wiemy, że do samorządu nie chcą wchodzić przedsiębiorcy. A istotnie jest powód, bo ja wielu przedsiębiorców pytałem, dlaczego nie chcą. To nie chodzi ani o czas, ani o pieniądze. Chodzi tylko i wyłącznie o oświadczenie majątkowe. I mówią tak, jak ja wejdę do samorządu, to ja muszę wypełnić oświadczenie majątkowe. Jak ja wypełnię oświadczenie majątkowe, to ja muszę napisać, ile jest warta moja firma, jakie ma przychody, jakie ma wpływy. W związku z tym nie będę wyjść w stanie na ulicę, ponieważ będzie się ciągnęła za mną kolejka ludzi albo którzy będą mnie wytykali palcami, że ja się wyrobiłem na ich krzywdzie,
albo będzie ode mnie czegoś chciała. I to jest główna taka dominanta, która powoduje tą negatywną selekcję ze strony przedsiębiorców. A ja nie użyłbym sformułowania, że do samorządu idą tylko i wyłącznie ludzie, którzy są w stanie, dbają o własny interes, ale to jest grupa przeważająca i to przyznają mi w rozmowach samorządowcy, zresztą te głosy też są w książce. Ja znam ludzi, którzy weszli do samorządu z takich idealistycznych pobudek i idealistycznie trochę działali, ale oni zrezygnowali. Wycofali się, stwierdzili, że to jest nie dla nich. No, przede wszystkim musimy pamiętać, że w samorządzie niezależność daje własny interes. Jeżeli ktoś jest pracownikiem spółki albo jednostki samorządowej albo urzędu i jest w samorządzie, w radzie na przykład, to jest podległy prezydentowi czy staroście. W związku z tym jest podległy tak naprawdę osobie, którą ma kontrolować jako radny. Jeżeli jest zatrudniony we własnej spółce czy własnej firmie i prowadzi własne interesy, no to on wtedy ten wpływ prezydentów, burmistrzów, wójtów na niego jest nikły i on może jakoś tam próbować być siłaczką. No ale z przykładów, które ja znam, to niestety ci ludzie rezygnują. Wycofują się po prostu. No ideały się, tutaj rzeczywiście się rozbijają o rzeczywistość samorządową. Też ciekawym wątkiem w pana książce jest to, jak obywatel jest traktowany przez samorządy, bo to jest obywatel, który chciałby się włączyć w życie wspólnoty, jakoś współdecydować o tym, co się dzieje, czy jakoś kreować tą rzeczywistość, czy namawiać też polityków do tego, żeby trochę inaczej działali. No to jest tak naprawdę traktowane jako no, chyba największy wróg samorządu, oprócz tych, którzy próbują, czy tam czyhają na jakieś miejsca, które samorząd ma do zaoferowania miejsca pracy. I to też chyba jest duży problem, że ta obywatelskość po prostu jest tłamszona przez ten lokalny samorząd, prawda? No ale pan wie dokładnie, że władza ogólnopolska nie lubiła obywateli, nigdy nie lubiła. Choćby po przykładzie inicjatyw ustawodawczych możemy to zobaczyć. I dokładnie tak samo jest z władzą samorządową. Samorządowa nie lubi obywateli, choć oczywiście w przestrzeni publicznej mówi zupełnie coś innego, ale nie lubi, ponieważ widzi w nich zagrożenie. I to absurdalne są czasami sytuacje, bo zbiera się jakaś grupa, która chce zrobić festyn i w urzędzie się rozpoczyna śledzenie, kto za nimi stoi, bo jeżeli ktoś stoi od nas, to my damy im na przykład namiot na ten festyn albo wypoczymy im agregat, jeżeli im jest potrzebne. Jeżeli to jest ktoś, kto stoi albo ma znajomych, albo z rodzinką i z drugiej strony, to nie, to w żadnym wypadku, bo nie będziemy przecież pozwalać się komukolwiek budować. I te inicjatywy obywatelskie są no one się odbywają i ja obserwuję zresztą w ciągu ostatnich kilku lat takie jakieś, to z perspektywy Warszawy może być fakt, który jest nieuświadomiony, albo obserwuję jakieś przebudzenia obywatelskie. Na przykład moje miasto, zresztą nie tylko moje, strasznie się rozmanifestowało. Kiedyś na manifestacje przychodziło 20 osób, a teraz przychodzi 300 albo 400 i ludzie się nie boją, kiedyś się bali. Ludzie się po prostu policzyli i wiedzą, że mogą. Także to się zmienia, ale dla władzy każda inicjatywa zewnętrzna jest zagrożeniem. Na przykład dokładnie tak samo jest z inicjatywami uchwałodawczymi, które wprowadził w 2018 roku PiS. I u nas w mieście już się pojawiło, zresztą w różnych samorządach się pojawiają jakieś te inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców, trzeba zebrać 300 podpisów, mieszkańcy zbierają, angażują się, chodzą po ludziach, piszą uchwałę i ta uchwała trafia na radę, jeżeli trafi, bo czasami się władza wynajmuje powody formalne, żeby nie można było jej rzucić na radę. Jak trafia na radę, to oczywiście przez tam rządzącą koalicję jest uwalana i tak są traktowane inicjatywy obywatelskie. No bo też po co komuś dawać pole do tego, żeby urósł? To jest myślenie samorządowca, ponieważ proszę pamiętać o tym, że człowiek władzy, obojętnie czy to jest samorząd, czy partia polityczna ogólnopolska, człowiek władzy myśli, że wszystko jest polityką i w dodatku wszystko się kręci wokół niego. To prowadzi do takich absurdalnych sytuacji, że jak idzie radny ulicą i ktoś mu się nie ukłoni albo patrzy w drugą stronę, to on jest przekonany o tym, że na pewno patrzy w drugą stronę, żeby mu pokazać, jaki ma do niego stosunek. No i tak też się traktuje obywateli i mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, tak jak u nas się zmienia, ale to powolutku trwa i to jest bardzo powolny proces. Mhm. Ja też tak się bardzo często zastanawiam, dlaczego z polskim samorządem jest tak źle, dlatego tak dużo dziwnych rzeczy się w tym samorządzie dzieje.
taka refleksja zawsze mnie nachodzi, że jest problem z kontrolą po prostu tych samorządów. Nikt nie patrzy specjalnie na ręce tym samorządom, bo i media lokalne mają problem z tym, żeby być na tyle niezależnymi, żeby wejść w spór też z samorządem. Wiemy, że reklamy, często te lokalne media są bezpłatne, one żyją z reklam lokalnych, czy też samorządowych, czy biznesowych, tych biznesmenów powiązanych z władzą. No i kończy się na tym, że lokalne media w Polsce, przynajmniej większość z nich sprowadza się do takiej funkcji czysto informacyjnej, że tu zrobili jakąś inwestycję, tam otwierają jakieś przedszkole, ale nikt nie zastanawia się, jak ten samorząd naprawdę funkcjonuje, jak te opisane tutaj przez pana to, co w Radomsku się dzieje, to właśnie takie te relacje władzy, to nie interesuje lokalnych dziennikarzy, no bo oni się chyba też boją, tak? I to jest chyba, mam wrażenie, bardzo duży problem polskiego samorządu. Ja panu mogę powiedzieć troszkę tak kulis dziennikarskich z naszego środowiska. To jest bardzo ciekawe. My raz, dwa, trzy razy w roku publikujemy jakieś duże śledztwa dziennikarskie. Takie dobrze udokumentowane, które powodują ferment, coś tam zmieniają, na przykład ktoś trafia do więzienia albo jakiś akt oskarżenia jest, ktoś traci stanowisko i to się nam zdarza. Pozostałe media, które w Radomsku działają, w ogóle nie podejmują tematu. W związku z tym mamy bardzo komfortową sytuację, ponieważ opublikujemy jakiś materiał, on jest dostępny tylko w gazecie, nigdzie indziej człowiek go może nie przeczytać, więc albo kupuje gazetę, albo kupuje subskrypcję, ale to jest w przestrzeni ogólnopolskiej, to jest tak naprawdę niewiarygodne i człowiek nigdy by tego nie zaobserwował, czyli pisze jakiś duży tytuł, jakieś śledztwo, a wszystkie inne media milczą i czekają, aż władza się na ten temat wypowie. Jeśli chodzi o media, to właśnie tak to wygląda. Oczywiście, no, tak jak wszędzie są media i ułożone z władzą i media, które władze kontrolują, należymy do tej drugiej grupy takich mediów, jest w Polsce trochę na szczęście, które sytuację mamy trudną, ale jeszcze działamy. Ale co do tego, co pan powiedział, dlaczego samorządność taka tak wygląda i powiedział pan, że nie ma kontroli, ja uważam troszkę inaczej. Że tu nie chodzi o kontrolę, tylko problem z samorządnością polega na tym, że my jedna część sporu politycznego wyniosła ją na ołtarz. I udaje, choć ma świadomość, udaje i uznaje, że samorządność jest świetna i doskonała. Robi to tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać samorządowców jako sprzymierzeńców w tej walce politycznej. A to oznacza, że nie można prowadzić dyskusji na temat samorządności, bo z jednej strony jest PiS, który się na samorządność zasadza i mówi, samorządność jest dobra, jak tam są nasi, jak są nie nasi, to na pewno nie jest dobra. I ma centralistyczne zapędy. A z drugiej strony jest opozycja, która układa się z samorządowcami i udaje, że nie ma tam żadnych problemów. I to jest, ja uważam to za bardzo złą strategię polityczną w skali ogólnopolskiej, ponieważ trudno, znaczy politykowi z Warszawy albo z dużej miejscowości może się okazać, że to będzie skuteczne, bo on myśli o Trzaskowskim, o Durkiewicz, o Karnowskim i politykach dużych miast, samorządowcach dużych miast. Ale uważam, że trudno będzie wzbudzić jakąkolwiek pozytywną falę wśród mieszkańców małych miejscowości, ponieważ oni widzą, jaki burmistrz wygląda, jak wygląda ta władza, jak wygląda prezydent, co oni robią, mają informacje, jak są jakieś media, które kontrolują władzę, to na bieżąco mają informacje. W związku z tym oni nie staną w obronie przeciwko PiS-owi, w obronie swojego samorządu. No bo jak? Przecież on ma za uszami to. Ja go mam bronić. W związku z tym ten pomysł będzie przestrzelony i to jest główny powód, dla którego z samorządnością jest tak źle. Bo się po prostu o niej nie rozmawia, nie dyskutuje. Mhm. I na koniec, panie Andrzeju, zapytam, bo w zajawce naszego programu mamy pytanie, czy samorząd to gorsze bagno niż wiejska? Jak by pan odpowiedział na to pytanie, panie Andrzeju? Znaczy ja tu żadnej alternatywy nie robię. To są te same mechanizmy, to jest ta sama polityka, w związku z tym samorząd wygląda dokładnie tak, jak wygląda Sejm i dla mnie to nie ma tutaj żadnego zdziwienia. Byłbym zdziwiony, jakby miał wyglądać inaczej i nie wiem, z jakiego powodu miałby wyglądać. Czyli takie samo bagno jak na wiejskiej widzimy w Polsce samorządowej po prostu. Tak. Rozumiem. Dobrze, panie Andrzeju, serdecznie dzięki za rozmowę. Proszę państwa, moim państwa gościem był Andrzej Andrysiak. Jeszcze raz tą książkę pokażę. Autor książki Lokalsi, historia, nieoficjalna historia pewnego samorządu. Bardzo państwu tą książkę polecam. Wiele pysznych historii można znaleźć. Z panem Andrzejem rozmawialiśmy trochę na dużym poziomie ogólności, ale jeżeli interesuje państwo, jak Radomsko wygląda za kulisami, to właśnie w tej książce państwo te informacje znajdą. Myślę, że do podobnych refleksji, jak my z panem Andrzejem, dojdą takich też ogólnych. Panie Andrzeju, jeszcze raz serdecznie dzięki za to, że znalazł dla nas pan czas i porozmawiał z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję i już zapraszam wkrótce na kolejny program.